Cześć, nazywam się Michał, prowadzę bloga Pazurem Spisane, a aktualnie będę rozmawiał z Wojtkiem Rosińskim, autorem gry Zabić Smoka na kanale Rzucaj, Nie Gadaj. Cześć, siema, jestem Wojtek, autor wspomnianej gry. Miło mi tu być. Ale z tego co wiem, to nie jest, Wojtku, twoja jedyna gra, prawda? Masz jeszcze jakieś inne na koncie. Tak, mam na koncie kilka gier. W tym roku, znaczy w zeszłym roku 2022 ukazały się dwie inne gry mojego autorstwa. I tutaj będzie trochę myląco, bo było też... Pierwsza gra to było Zabić Smoka bez wykrzyknika, później ukazał się Goblin, no i później ukazało się Advance Zabić Smoka, które zostało przemianowane na Zabić Smoka z wykrzyknikiem i to o tej grze, zgaduję, dzisiaj będziemy rozmawiać. Myślę, że to będzie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, a to może zanim przejdziemy do samej gry, to może powiesz, skąd takie zmiany nazwy, bo ja się tak przywiązałem do nazwy Advance Zabić Smoka, że nie mogę przestać myśleć, że ta gra nazywa się Advance Zabić Smoka. To jest nazwa, znaczy powiem tak, na początku chciałem nazwać się Advance Zabić Smoka jako oczko do Advance Dungeons and Dragons i kilku innych gier, bo na naszym rynku, z tego co pamiętam, też się ukazało Advanced Groty i Giganci od Nobirusa, więc tutaj nie jestem pierwszym autorem polskim, który miał pomysł na takie fikołki językowe, ale później po rozmowie z kilkoma osobami, których opinię szanuję, w tym z moim obecnym wydawcą, czyli z Hexy Studio, doszliśmy do wniosku, że po pierwsze łączenie angielskiego słowa z polskimi wyrazami w nazwie, no, może być dla niektórych takim językowym, takim potworkiem językowym, a do tego wszystkiego wydaje mi się, że system jest stosunkowo prosty i przystępny, no i to Advanced w tytule najzwyczajniej mogłoby wysyłać taką informację, wiadomość, że o, patrzcie, jaki skomplikowany system, a nie jest to prawda, więc czemu straszyć ludzi, jak można sobie tego podarować. No i doszedłem do wniosku, że mój pierwotny pomysł nie był najlepszym pomysłem. Jestem nowym stosunkowo twórcą gier, więc pewno jeszcze kilka błędów w swojej karierze popełnię, więc nie boję się zmian wprowadzać, szczególnie jeśli zostaną mi przedstawione solidne argumenty. Mhm. Do zabawy językiem i w ogóle łączenia słów ja bym jeszcze powrócił w dalszej części naszej rozmowy, bo przynajmniej ja mam takie odczucie, że gra jest pełna takich, takiego rzucania spojrzenia do osób starszych, mrugania okiem do osób młodszych i w ogóle zabawy szeroko pojętym słowem. Czy dobrze to widzę? Czy tak rzeczywiście jest? Jeśli chodzi o puszczanie oczka, to zdecydowanie. W wielu miejscach ja oraz też moja graficzka Ada puszczamy oczko do fanów różnych treści, także, w tym także tych, o których wspomniałeś, takich starszych. No a jeśli chodzi o język, to może nie zawsze być to z mojej strony w pełni świadome, ale pisząc tą grę, no ja nie jestem jakimś językowcem, jestem raczej tak zwanym umysłem ścisłym, inżynier, fizyk, takie tam. Wiesz co, wejdę ci w słowo, bardziej chodziło mi o nazwy, nazwy własne zwłaszcza. Tam znajduję dużo jakichś takich nawiązań do kultury, których chyba nie nazwałbym nawet popkulturą, tylko po prostu kulturę. A jeżeli chodzi o obrazki, to muszę chyba jeszcze raz przejrzeć podręcznik, bo za mało je oglądałem w takim razie. Z tego co wiem, masz podręcznik w ręce już, więc poproszę, żebyś wziął zasady gry, spojrzał na to i powiedział, czy ten most ci się z czymś nie kojarzy. Most? Tak. Kurczę. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę Prince of Persia, która miała właśnie bardzo charakterystyczne poziomy. I tutaj moja graficzka, tak jak ja, jest fanem retro gamingu. I na przykład ten mościk jest takim świadomym nawiązaniem do Prince of Persia. Tak samo na obrazku, gdzie bohaterowie są przed królem. Jeden z bohaterów ma rogi, które są bardzo charakterystyczne dla głównego bohatera w pierwszym Final Fantasy, przynajmniej takiego, jakim jest przedstawiony ten. On się tam chyba nazywa Hero of Time. Nie, Hero of Light. To jest Hero of Light. Na koncept artach do
pierwszego finala, więc tutaj tak. Ja robiłem nawiązania w nazwach i w dużej mierze są one celowe, a moja graficzka robiła za to wizualne nawiązania, no bo ta gra ma właśnie wciągać, się kojarzyć z rzeczami. Chcemy, żeby była przystępna, chcemy, żeby od razu, że tak powiem, mistrz gry widział mniej więcej, jak pobudzić wyobraźnię graczy, nie? Jak zabrać ich w tą fantastyczną przygodę, którą tam chcielibyśmy, aby rozegrano, korzystając z tych zasad i przygody. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że mi grafiki, szata graficzna i w ogóle ilustracje w tym podręczniku bardzo się podobają, przemawiają do mnie. Niestety retro gry i w ogóle gry na komputer i na konsole to nie jest coś, w czym jestem mocny, bo no jakoś, nie wiem, ciągle mnie to omijało, teraz gram, podejrzewam, więcej niż jak byłem młodszy. Ale skoro już jesteśmy przy samej grze, to może powiesz, co to za gra, jakie przygody w niej przeżyjemy i do kogo ona jest dedykowana? A więc jest to gra fabularna. Mhm. To już wiemy. No i tutaj... Dobrze się zaczyna. Tutaj mógłbym powiedzieć, że to jest moim zdaniem OSR, ale są ludzie, którzy się ze mną nie zgodzą i będą mieli dobre argumenty przeciwko temu, więc zamiast tego powiem, jak ja widzę tą grę. Zabić smoka jest moją próbą przeniesienia na stół najważniejszych jakby cech, które stanowiło o tym, jak na początku hobby w latach 70-tych, 80-tych grano w gry RPG. Jednak odrzucając archaiczne narzędzia, z których wtedy korzystano, bo po prostu jeszcze nie mieliśmy tak wielu lat doświadczenia grania w RPG. No i po prostu wykorzystanie nowoczesnych zasad. Więc z jednej strony gra opisuje to, jak zwiedzać lochy, jak walczyć z potworami, jak wykonywać jakieś testy. A z drugiej strony, no, robi to po prostu w nowoczesny sposób. Więc jest to gra zdecydowanie dla tych, którzy chcieliby rozegrać sesję RPG, która klimatem mocno nawiązuje do takich reprezentacji RPG, które są mocno zakorzenione też właśnie w popkulturze. Jak ktoś widział Stranger Things albo oglądał odcinek Community, gdzie grają w dedeki, to wydaje mi się, że Zabić Smoka właśnie pozwoli poprowadzić taką sesję, w której ważne jest zwiedzanie lochów, zdobywanie skarbów. No, ale pozwoli to zrobić bez konieczności babrania się w takich archaizmach jak jakieś tacho, rzucanie na obronę przed trucizną i umieranie, jeśli taki rzut nie wyjdzie, czy też ekwipunek, gdzie liczymy wszystko w funtach, bo dużo OSR-ów ma tą starą mechanikę. Albo jeszcze gorzej, kiedy każą nam także skarby przeliczać i patrzymy, czy możemy zmieścić to złoto, czy przypadkiem nie musimy zostawić łopaty. No to takich rzeczy w tej grze nie uświadczycie. A zamiast tego możecie się skupić na kreatywnym rozwiązywaniu problemów i interakcji z środowiskiem. Nasuwa się pytanie, jak można zwiedzać lochy bez łopaty, ale zanim przejdziemy do tego, dlaczego OSR, a dlaczego nie OSR w takim razie, Wojtku? Więc dlaczego OSR? Przede wszystkim, jeśli znamy te takie podstawowe, że tak powiem, rzeczy, które definiują OSR, to wydaje mi się, że ta gra spełnia większość z tych kryteriów. Mhm. Jest to gra, w której liczy się jakby umiejętność gracza. Jeśli jesteś dobrym graczem, jeśli jesteś pomysłowy, to zdecydowanie łatwiej ci będzie osiągnąć sukces w tej grze. Dlaczego nie OSR? Dlatego, że niektóre aspekty gry są opisane dość proceduralnie. I dla niektórych osób może to burzyć ten fikcyjny świat, tą spójność tego fikcyjnego świata. Tutaj kłóciłem się z jednym kolegą, który jest znawcą, on się bardzo dobrze zna na OSR-ach.
No i na przykład mu się bardzo nie pasowała zasada ucieczki, w której wyrzucamy skarby i one po prostu później znikają. Co ciekawe, to jest zasada, która nawiązuje do pierwszej edycji Dungeons & Dragons, tam był taki przedmiot. No ale dlaczego nie możesz po nie wrócić? No, moja opinia jest taka i moje założenie było takie, że tworząc ten system, chciałem stworzyć tak naprawdę toolbox, więc jeżeli komuś nie odpowiada jakaś zasada, to jako autor serdecznie zachęcam już na pierwszej stronie do tego, żeby po prostu z tej zasady nie korzystać. Więc jeśli chcemy skupić się na rulingach, wyrzucić te bardziej abstrakcyjne zasady, to wtedy będziemy mieć takiego naprawdę mocnego OSR-a. A jeżeli chcemy pograć trochę bardziej proceduralnie, chcemy mieć trochę bardziej planszówkowe czasami elementy, to więc no dlatego. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Generalnie problem jest taki, że z OSR-ami, że tych definicji jest mnóstwo. No ale ta gra zdecydowanie stara się odzwierciedlić klimat starych gier. No i to dla mnie czyni ją OSR-em. Okej. A w takim razie, czy skoro to jest OSR, to potrzebujemy do grania czegoś więcej niż podręcznika i kostek? Jakichś figurek, żetonów, mapy, siatki? A więc, czy potrzebujemy? Nie potrzebujemy, nie jest to wymagane. Ale czy warto to mieć? Tak, moim zdaniem warto to mieć, ponieważ system zakłada stosunkowo taktyczną walkę. Po prostu wydaje mi się, że szczególnie takie potyczki właśnie w ciasnych zakamarkach lochu, gdzie często tych pól, po których możemy się poruszać, jest niewiele więcej niż uczestników walki, no znacznie zyskają na tym, że będziemy mieć te maty i figurki. Jeżeli tego nie mamy, to zdecydowanie nie ma co się zniechęcać, nie powstrzyma nas to ciszenia się grą, tylko będziemy musieli więcej przenieść do tego teatru wyobraźni, no i wtedy będziemy mieć trochę bardziej OSR-owy taki, domyślam się, experience. Dobra, a skoro jesteśmy przy matach i figurkach, ja mam takie pytanie, no bo wydawcą gry jest Hexy Studio, czy tak? Zgadza się. Dobra, a Hexy Studio, z tego co się orientuję, produkują figurki. Czy w takim razie będą dedykowane do zabić smoka figurki bohaterów i potworów? Więc w podstawowym boksie ich nie będzie, ale na zbiórce, jako myślę, że mogę już zdradzić, bo była pokazana wizualizacja. Będzie można sobie i matę, do której będą specjalne takie tokeny, żetony reprezentujące elementy otoczenia, w tym te, które są kluczowe dla przygody, modułu, który jest w pudełku. I też będzie można sobie kupić właśnie figurki takie no i tutaj się zdecydowaliśmy na plaskacze. Kojarzysz, masz w ręku. Mam nadzieję, że tutaj osoby, które słuchają, też zobaczą śliczne arty Ady. Wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej pasują one do takiej formy właśnie stojących dwuwymiarowych figurek niż do takich pełnych modeli 3D. No i też Zabić Smoka zawsze od początku miało być grą, która będzie bardzo przystępna, w tym przystępna cenowo, więc wszystkie te elementy tutaj chciałem, żeby były jak najbardziej, jak najtańsze po prostu, więc też wiadomo, że zestaw pełen figurek, no musiałby kosztować swoje. Jasne. Dobra, wróćmy na chwilę do samej gry, bo chciałbym, żebyś też powiedział kilka słów o mechanice, jakby do czego ona jest podobna, czym się wyróżnia, jak w ogóle się gra w Zabić Smoka, bo na pewno naszych osoby, które będą nas słuchać, to też interesuje. A więc Zabić Smoka u swoich podstaw jest stosunkowo klasycznym RPG-em. Nie mamy tutaj takich bardzo mocnych mechanik narracyjnych po stronie graczy. Mistrz gry jest narratorem, on opowiada co się dzieje, a gracze wcielają się w bohaterów opowiadanej przez niego historii. No i jak się gra? Najważniejszą kością jest zdecydowanie kość K20. I jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w Dungeons & Dragons lub w innego Dedekoida, to będzie czuł się jak ryba w wodzie. Sty to jest z reguły K20, do tego dodajemy modyfikator z jednego z czterech atrybutów. Znaczy nie modyfikator, dodajemy jeden z czterech atrybutów. Nie mamy oddzielnie atrybutów modyfikatorów. Po prostu jeśli mamy trzy siły, to dodajemy trzy siły do rzutu. Jest też mechanika biegłości,
która polega na tym, że jeżeli jesteśmy biegli w jakimś czarze lub umiejętności, to możemy dodać także swój poziom. I poza tymi dwoma rzeczami nie będziemy tak naprawdę nigdy nic więcej dodawać. Więc rzutko jest ściąga 20 plus atrybut, ewentualnie plus swój poziom, więc no myślę, że K20 plus 10 to jest taki mniej więcej max, co zobaczymy na naszych sesjach. Jest mechanika ułatwienia i utrudnienia i pod nią dostosowane są stopnie trudności. Stopnie trudności idą co 3. Zaczynamy od 10, 13, 16, ponieważ statystycznie ułatwienie pozwala nam zdać test o jeden stopień wyższy. No i co dalej? Ważnym aspektem mechaniki jest to, że zawsze rzucają gracze. To ma na celu taki efekt psychologiczny, że nigdy nie czujemy, że MG nas pokonał, bo rzucił krytyka. Wszystkie testy są po stronie graczy. Nawet jeśli potwór atakuje gracza, to nie mistrz gry rzuca za potwora, tylko gracz rzuca na obronę. I tutaj przejdę od razu do walki, która jest dynamiczna. Dzięki temu właśnie, że mamy tak naprawdę jeden rzut. Obrażenia są statyczne. Zależą od atrybutu siła oraz obrażeń lub obrony broni. W zależności od tego, czy się atakujemy, czy bronimy. I zawsze któraś strona otrzyma obrażenia. Jest to bardzo ważny element tej mechaniki, ponieważ sprawia to, że walka trwa krócej niż w wielu takich bardziej popularnych systemach, bo nigdy nie mamy pudeł. Nigdy nie ma czegoś takiego, że spudłujemy albo trafimy i rzucimy tyle obrażeń, że zostaną znegowane przez pancerz i później walka trwa nam 10 tur. Nie, nie, nie. Tutaj walki są szybkie, są dość śmiercionośne. No i liczy się bardzo mocno ekwipunek bohaterów. Tutaj też jest system, który został właśnie dostosowany w taki sposób, żeby każda broń była inna. Jednym z elementów, które zawsze mnie irytowały w grach, było to, że mamy 20 rodzajów broni, z czego tak naprawdę możemy je podzielić na te, które zadają K6, K8 albo K10. Tutaj nie rzucamy kośćmi, ale każda broń ma dwa atrybuty, do tego mają specjalne zdolności. I tak to zaprojektowałem, że każda broń ma swoją niszę. Nawet taki sztylet niepozorny ma pewne cechy, które sprawiają, że czasami będzie tym, co chcemy mieć przy sobie. No, drugim aspektem poza walką i ten, o którym dużo już mówiłem, to jest zwiedzanie lochów. Oszczędzamy czas na walce, walki są krótsze, więc na sesji, mamy trochę więcej czasu, chcemy go na coś poświęcić. W Zabić Smoka poświęcamy go przede wszystkim na zwiedzanie lochów, które jest proceduralne, jest podzielone na rundy, które są trochę jak tury w walce. W trakcie każdej rundy każdy z bohaterów może wykonać jedną akcję lochową. Czas jest ważny i ponieważ każda runda to ryzyko napotkania wędrującego potwora. Tak więc tutaj też jest motywacja do tego, żeby najrozważniej ten czas wykorzystywać. No i co jeszcze ważne w tej eksploracji lochu, to jest to, że ona jest połączona w pewien sposób jakby troszkę z walką. I tutaj przechodzimy do systemu ekwipunku, bo o ile zasady eksploracji lochu i zasady walki, no to jest, jak widziałeś książeczkę z zasadami, to jest tak naprawdę 40 stron zasad, z czego tam po 13 stron na... Tam 13 ostatnich stron to są zasady, jak konwertować przygody. Więc no wiadomo, na 26 stronach nie możemy mieć jakichś specjalnie rozbudowanych zasad. Nie mamy 50 manewrów w walce. Te zasady zwiedzania lochów też są takie stosunkowo proste, troszkę można by nawet powiedzieć planszówkowe. Ale mamy system ekwipunku, który paja te rzeczy. System zasobów. Bo współczesne gry RPG, takie jak na przykład Dungeons & Dragons, to najczęściej są gry na zarządzanie zasobami. No i tutaj poza tymi takimi klasycznymi zasobami, czyli punkty wytrzymałości albo mana, która tutaj zastępuje
komórki na czary. Mamy jeszcze inne zasoby, które są takimi meta-zasobami reprezentującymi rozmaite przedmioty, które są przydatne przy takim właśnie dungeoneeringu. Mamy zapasy, które reprezentują to, co się zużywa, czyli jedzenie, strzały, pochodnie. Mamy narzędzia, które reprezentują wszelakie bardziej takie, no, narzędzia, jeśli chcemy mieć, opatrzyć rany, jeśli chcemy kilofem rozłupać skałę, jeśli chcemy otworzyć wytrychami zamek, to są narzędzia. I są też komponenty, które są przydatne do rzucania magii oraz robienia rzeczy magiopodobnych, także do wykrywania magii. W tej grze każdy może rzucać zaklęcia i każdy może też wykrywać magię za pomocą komponentów. W mojej głowie to działa tak, jak w chemii masz ten uniwersalny papierek taki do pomiaru, to tak samo tutaj masz, miziasz statuę, o, magiczna! No i każda postać może unieść ileś tych, to się nazywa zasoby, i są trzy rodzaje tych zasobów. No i one są powiązane, ponieważ możemy je też wykorzystywać do odnawiania tych zasobów, które są używane w efekcie walki. Więc na przykład, jeśli mamy zapas, to możemy je wykorzystać do tego, żeby się najeść i odnowić życie, albo na przykład, żeby użyć pochodni i znaleźć pułapkę, do której nie wpadniemy. I pomimo tego, że walka jest stosunkowo prosta i pomimo tego, że eksploracja lochu też jest taka stosunkowo prosta, to przez to, że mamy te dwa wymiary zarządzania zasobami, to mamy taką, powiedziałbym, zdumiewająco taktyczną grę, ponieważ każda decyzja działa na tych dwóch płaszczyznach. Jeżeli w trakcie walki rzucimy zaklęcie i wykorzystamy komponent, to później możemy go nie mieć, żeby wykryć magię i wpakować się na jakiś przeklęty kufer. Więc to są najważniejsze aspekty mechaniki. Te dwie płaszczyzny i... No. Czyli trzeba zachować po prostu podczas grania dobry balans pomiędzy używaniem zasobów w walce i podczas eksploracji podziemi, jeżeli dobrze rozumiem. Dokładnie. I tak. Mechanika na tym jakby wokół tego się kręci. To jest główny gameplay loop. Dobra. Czy jest jeszcze coś w mechanice, o czym chciałbyś powiedzieć? Ja myślę, że bardzo ciekawy jest motyw gromadzenia skarbów i może fajnie było, jakbyś powiedział o tym kilka słów, bo mnie na przykład bardzo to kupiło, w jaki sposób się gromadzi skarby podczas eksploracji podziemi w Zabić Smoka. Dlatego chętnie posłucham, jak o tym opowiadasz. A to bardzo chętnie opowiem o tym wszystkim. A więc skarby w oldschoolowym graniu są super ważne i tak samo jest w tej grze. Tutaj główny sposób na to, żeby postaci się rozwijały, to nie jest zabijanie potworów. Tutaj też dostaniemy trochę punktów doświadczenia, ale większość punktów doświadczenia pochodzi z skarbów. Za każdą sztukę złota wartości skarbów, które wyniesiemy z podziemi, otrzymamy punkt doświadczenia. Tak więc jeśli wyniesiemy statuę wartą 500 sztuk złota, no to mamy 500 punktów doświadczenia. Zdecydowanie brzmi bardziej zachęcająco niż próba utłuczenia 20 goblinów. I jest też najprawdopodobniej zdecydowanie mniej śmiercionośne. No, ale. Tutaj nie chciałem, aby w trakcie sesji mistrz gry wybijał graczy, mówiąc: okej, często tak miałem grając z Dungeons & Dragons. Bohaterowie znaleźli skarb. Zabili potwora jednego, drugiego, znaleźli komnatę ze skarbem. Jesteśmy w środku lochu, a ja przez pół godziny wypisuję im: tutaj jest statuetka zrobiona z kości słoniowej, tutaj jest miecz, który wygląda na magiczny, tutaj jest 18 sztuk złota i 28 sztuk elektrum, a do tego miedziane bransoletki warte 10 sztuk złota. Jeśli w ogóle losujemy to w trakcie, to w ogóle robią się z tego takie godzinne przestoje na sesji. A my tego nie chcemy. Jesteśmy w lochu. Ma być niebezpiecznie. Ma być napięcie. Więc wprowadziłem coś, co się nazywa kości skarbów. Tak samo jak mamy troszkę takie, jak ja to mówię, kwantowe, bo nie wiemy do końca, czym są te zapasy, tak samo skarby są trochę kwantowe. Nie wiemy, czym one są, dopóki ich nie wyniesiemy. To jest to, co może dla niektórych być mało OSR-owe, ponieważ no, powinniśmy od razu wiedzieć, co znaleźliśmy. Ale moim zdaniem
jeśli ja bym był poszukiwaczem skarbów w ciemnym lochu z przygasającą latarnią, to bym się nie przyglądał, co znalazłem, tylko pakował to do wora i co prędka brał nogi za pas. Tak samo tutaj, kiedy znajdziemy skarb, mistrz gry daje graczom kości skarbów, które oni umieszczają w drużynowej torbie na łup. Torba na łup jest drużynowa i dopóki chociaż jeden bohater ucieknie z lochu, to cały skarb zostaje zachowany. Mhm. Kiedy przybywamy do miasta, wtedy jest czas na to, żeby patrzeć, co znaleźliśmy, żeby udać się do jubilera, aby wycenił diamenty, które tam w lochu gdzieś leżały. W końcu, jaka jest szansa, że rycerz, który walczy z goblinami, jest także specjalistą od kamieni szlachetnych. Można udać się do maga, zidentyfikować magiczne przedmioty, więc to jest system skarbów i jest on powiązany z systemem ucieczki. Mianowicie, jeżeli w trakcie swoich przygód napotkacie jakiegoś przeciwnika, który okaże się być zbyt potężny, no i walka nie idzie po myśli drużyny, mogą oni spróbować uciec po prostu wyrzucając za siebie skarby. I wtedy wysypujemy te kości, staramy się wysypać ich wiadomo jak najmniej, aż do momentu, kiedy wypadnie na nich liczba równa lub wyższa od skali wyzwania, czyli głównej statystyki, którą opisywany jest przeciwnik, i wtedy udaje nam się uciec. Tak więc czasami bohaterowie mogą chcieć zatrzymać trochę skarbów jako właśnie taki backup. No i też jest mniejsza szansa w lochu. Jeśli już znajdziemy jeden skarb, to jest mniejsza szansa, że zginiemy, bo w razie czego możemy po prostu wyrzucić go za siebie. Mhm. Ja myślę, że warto też wspomnieć o tym, jak działa K10, bo są osoby, które lubią wziąć to, co wypadnie z martwego potwora od razu. I tu chyba to spełnia K10 u ciebie, nie? Czy kość skarbu K10? Kość skarbu K10 jest kością troszkę inną, jest wyjątkiem. Druga kość, która też jest wyjątkiem, to jest kość K20, bo ona reprezentuje taki mały kuferek ze skarbem. I to są kości, które możemy od razu na miejscu wykorzystać. No i K10 to jest kość, dzięki której nie dostaniemy złota, a zamiast tego dostaniemy jakieś przedmioty. Możemy znaleźć kawałek oręża, może jakieś zapasy, zbroję, coś, co się może przydać w tej chwili. Ale warto ją zachować, bo możemy znaleźć też kasetkę. I kasetka to oznacza, że nasi bohaterowie już dość, że tak powiem, los skusili, aby coś, co do tej pory znaleźli, było magiczne. I wtedy, jeśli mamy K10, czyli coś użytecznego, oraz K100, to rzucamy nimi obiema i mamy magiczny przedmiot. Ale to tylko w mieście. Więc też nie zawsze warto od razu wszystkie te rzeczy wykorzystywać. Okej, dzięki. Mam takie... Słyszę siebie u ciebie teraz. To nie wiem... Możesz coś powiedzieć? Dobrze, bo mam... O, teraz przestałem się słyszeć, dziękuję. Mam takie pytanie, kolejne. Ponieważ ja jestem tą szczęśliwą osobą, która dostała egzemplarz recenzencki i mam przed sobą pudełko pełne dobra, jakbyś mógł powiedzieć, co będzie w tym pudełku podczas zbiórki? Może uchylić też rąbka tajemnicy, co będzie można odblokować w ramach progów? Mhm. No dobra, a więc zacznijmy od tego, co będzie w pudełku i powiem, co będzie na 100% w pudełku. Na 100% w pudełku będą, i tutaj już będzie pierwsze zaskoczenie, bo będą 3 książeczki, a nie 2. Kończymy właśnie też pracę nad starterem, który będzie najcięższą książeczką i to jest książeczka, która stanowi prequel do modułu, który będzie w pudełku i jest to materiał przeznaczony do osób, które zupełnie zaczynają dopiero przygodę z grami RPG, prowadzi za rączkę tak naprawdę mistrza gry oraz osoby, które wcześniej nie grały, przez prostą przygodę, w trakcie której mogą nauczyć się najważniejszych aspektów hobby oraz zasad naszej gry. Dla doświadczonych graczy, tak jak tutaj ty, zdecydowanie ciekawsze będą 2 pozostałe książki. Pierwsza z nich to zasady, które są już dostępne od jakiegoś czasu i przeszły już kilka poprawek. Wiadomo, wersja w pudełku będzie jeszcze bardziej dopieszczona. Już w tej chwili jestem z niej całkiem zadowolony
Ale ten dodatkowy miesiąc najprawdopodobniej pozwoli nam jeszcze go dopieścić. To jest 40 stron, z czego pierwsze 20 bodajże 28 to są zasady, jak grać w tą grę oraz troszkę porad dla mistrza gry, jak konwertować lub przygotowywać własne przygody do tego systemu. A oprócz tego jest jeszcze 84-stronnicowy moduł, nazywa się Król Smok i Magiczny Miecz. Pozwala on zaprosić swoich graczy na taką mini kampanię. Jego przejście to jest tak od 5 do 10 sesji, zależy od tego, jak nasi bohaterowie są dociekliwi i jaką drogę wybiorą, ponieważ jest to dość otwarty moduł. Nie wiem, czy w moich oczach jest to sandbox, tyle że jest to sandbox przygotowany w postaci point crawl, czyli mamy mapę, której gracze tak naprawdę od samego początku mogą sami wybrać, gdzie będą chcieli się udać. Jest pewien quest, bo jak to w klasycznym RPG-u bez questa, który da im motywację. To czy za nim podążą, czy też postanowią po prostu szukać skarbów w najbliższym lochu, to już zależy od nich. No i mamy tam mnóstwo dobrych rzeczy dla mistrza gry, ponieważ ja tworząc ten moduł chciałem też, aby nawet jeśli nie zdecydujemy się go rozegrać w takiej formie, w jakiej go napisałem, że można go było wykorzystać, więc mamy tam 40 potworów, 30 losowych tabel. Myślę, że jest to ważna książka dla mistrza gry i to, co wiele osób narzekało, czyli brak bestiariusza, ten moduł jakby tutaj pozwoli im zrozumieć, dlaczego w podstawowej wersji gry nie ma bestiariusza. No, okay. A mogę słowo? Bo tak się zastanawiałem właśnie, bo tu jest bardzo dobrze zrobiony indeks, w którym rzeczywiście te wszystkie potwory są wymienione. To się nazywa indeks przeciwników w tym wypadku. Ale zastanawiałem się, czy w ogóle jest w planach jakiś oddzielny bestiariusz też. I skoro jesteśmy przy bestiach, to myślę, że to dobry moment o to zapytać, bo rzeczywiście w głównym podręczniku jest tego dosyć niewiele. A tutaj w module jest tego dużo, ale czy planujecie jeszcze więcej? W tym momencie raczej nie planujemy oddzielnego bestiariusza. Zabić smoka jest o tyle fajnym systemem, że przeciwnicy są reprezentowani tak naprawdę przez mały stat bloczek, w którym mamy 5 statystyk i z czego tak naprawdę jedna jest taką główną, najważniejszą. W zasadach gry mamy tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do tego, aby tych przeciwników w locie sobie tworzyć. Więc w tej chwili nie mamy takiego oddzielnego bestiariusza w planach, ale w ramach linii wydawniczej, o której opowiem za sekundę, będą przeciwnicy miesiąca, więc w przeciągu najbliższego roku w ręce graczy trafi jeszcze 24 zilustrowanych przeciwników ze stat blokami. Więc kto wie, być może w przyszłości takie wydanie zbiorowe tego, wszyscy przeciwnicy stąd, z modułu plus tamci, to już by się zrobiło na mich 70, to myślę do setki można by dobić bez problemu, więc... Więc tak, no dobrze, to wrócę do opowiadania, bo w momencie, kiedy przerwałeś, chciałem powiedzieć o kolejnym elemencie, którym jest mapa. Mamy królestwo, które chcemy zwiedzać, więc potrzebujemy mapy, aby gracze mogli je zobaczyć, popatrzeć, gdzie chcą się udać. Kolorowa mapa w formacie B4, którą też tam masz u siebie, przedstawiająca królestwo Faerûn, które jest całe do dyspozycji graczy. Poza tym jest ekran mistrza gry, tak, mamy box z ekranem, na którym jest chyba moja ulubiona grafika Ady, którą przygotowała. W środku mamy parę tabelek, które pomogą w improwizacji w trakcie sesji oraz nie zapomnieć o najważniejszych zasadach związanych z grą. Do tego, co do zasad, są też 3 handouty w formacie B5. Jeden z nich to skrót tworzenia postaci graczy, to jest gra OSR. Gracze mogą zginąć, więc fajnie jakby gracz mógł chwycić za coś takiego i od razu wylosować nową postać, bez potrzeby zabierania tego podręcznika z zasadami. I mamy 2 cenniki.
każdy z tych handoutów ma na odwrocie albo grafikę, albo mapę, takie też pomoce, które przydadzą się w prowadzeniu dołączonego do gry modułu. No i to jest po to, żeby właśnie gracze, jeśli są w mieście, żeby te najważniejsze zasady, czyli cenniki, każdy mógł wziąć coś do rąk i żeby nie było tak, że czekamy godzinę, bo każdy musi skorzystać z tego głównego podręcznika. Nie, tutaj wszyscy mogą robić zakupy naraz, a wracamy z lochu, jeden gracz nie żyje, trzech chce zrobić zakupy, każdy ma coś do ręki, każdy może działać, nie tracimy czasu. No i to jest właśnie, że tak powiem, główny zamysł tej gry i tego boksu, dać mistrzowi gry i graczom wszystko, żeby gra szła sprawnie, a jeśli mówimy o wszystkim, no to trudno grać w grę RPG bez kości. Więc jest też woreczek z kośćmi, który woreczek w domyśle ma służyć za tą torbę na łup, jakby to gracze MMO lub gier takich wideo nazywali to lootbagiem. Jeśli ktoś grał w Tibie, to pewno się teraz oczy zaświeciły. I jeszcze ci powiem, mogę ci zdradzić, że planujemy na zbiórce dodawać takie żetony, no bo tych kości mamy jeden komplet, wiadomo, w roku możemy znaleźć ich więcej, więc żeby były ładne placeholdery, mamy zaprojektowane takie żetony wyciskane, które będzie tam można włożyć, reprezentujące różne rodzaje kości. Więc rzeczywiście to, co będzie w pudełku, będzie pozwalało skorzystać z pełnego potencjału gry. Do tego w ramach tych dodatkowych rzeczy, które można będzie zakupić, no to mata z żetonami terenu oraz figurki przedstawiające przeciwników, których można spotkać w module. A jeżeli chodzi o stretch goale, no to zapraszamy 2 lutego. Na pewno przygotowujemy, albo może nawet już mamy przygotowane, dużo innych fajnych rzeczy. Na pewno będzie się to zbudało. Na pewno chciałbym się skupić na tym, żeby dodać jeszcze więcej fajnych rzeczy, które będzie można sobie wziąć do ręki i które ułatwią nam grę przy stole z naszymi znajomymi. No i tutaj też mogę od razu powiedzieć, że myślimy o tym, że gdyby zbiórka dobrze poszła, to być może pierwsze gotowe elementy linii wydawniczej byśmy na przykład wydrukowane dorzucili. To może byś powiedział nieco więcej o tej linii wydawniczej, bo my już rozmawialiśmy, więc ja wiem, o co chodzi, a myślę, że nie wszyscy mogą wiedzieć. No dobra, no to od razu powiem, o co chodzi. Osobiście uważam, że jeżeli ktoś zainwestuje swój czas albo w ogóle czas i pieniądze w powinien móc w nią pograć jakiś czas. Niestety mamy taką przykrą sytuację na rynku, i że często powstaje zbiórka, rzeczy się zbiorą, zostaną wydrukowane, no i tak naprawdę projekt zostaje zapomniany. Tutaj chciałbym, aby wokół tej gry powstało jakieś community, żeby ludzie też być może zaczęli sami tworzyć. No i zorganizowałem linię wydawniczą. To będzie 12-miesięczna linia wydawnicza. To będą darmowe dodatki. W wersji cyfrowej każdy będzie miał do nich dostęp, więc to idzie rzeczywiście, żeby wesprzeć community. Ewentualnie, tak jak mówię, na zbiórce co najwyżej być może drukowane wersje można by dostać. Ale to na pewno nie będzie schowane za jakąś ceną w ogóle, żeby to mieć dostęp. No i będą co miesiąc 3 one-page'e mojego autorstwa, które ja sam osobiście przygotowuję. Pierwszy z nich to jest loch miesiąca, drugi to jest przeciwnik miesiąca, przy czym to jest z reguły przeciwnik z jakimś minionem. Czyli mamy na przykład złego czarnoksiężnika oraz jakichś wojowników, którzy mu służą. A trzeci one-page to jest pułapka miesiąca. Pułapki są bardzo ważnym elementem mechanicznym, ponieważ są tym takim zagrożeniem w trakcie eksploracji lochu. I łupy, no bo skoro mamy loch, przeciwników, których trzeba w nim pogonać, pułapki, które na nim czyhają, to musimy mieć też łup, który zmotywuje nas, żeby do niego ruszyć. Te trzy one-page'e, one stanowią razem, można je wykorzystać, są połączone klimatycznie, ale jeśli ktoś chce wziąć ten loch, wypełnić go własnymi przeciwnikami, to hulaj dusza, piekła nie ma. Podejrzewam, że nawet dać się będzie je wykorzystać w innych systemach. W razie czego. No i
Najciekawszy jest zdecydowanie czwarty dodatek co miesiąc i to jest taki już pełnoprawny dodatek. Są to dodatki od gości miesiąca. Innymi słowy, zaprosiłem twórców. To w większości są ludzie reprezentacji takiej polskiej, niezależnej sceny RPG-owej, którzy byli na tyle mili, że zgodzili się właśnie dołożyć swoją cegiełkę. Bo tak jak mówię, zależało mi na tym, żeby ten projekt był nie tylko mój, ale też żeby właśnie jakieś community wokół niego powstało. Tak więc zaprosiłem twórców, których osobiście cenię i którzy byli na tyle mili, żeby tutaj troszkę pracy wykonać. No i będą dodatki też od nich, oczywiście w składzie oraz graficznej formie dostosowanej. Czyli oni z reguły coś tam piszą, tworzą, a my tutaj już ubieramy to, żeby to było spójne, więc widziałeś już chyba pierwszy dodatek, tam był. Profesjonalnie, też jest od fajnego twórcy, więc myślę, że jest na co czekać. Rozumiem, że na razie nie uchylisz, kim będą goście tworzący dodatek. Nie, mogę uchylić. Ja to już nawet ogłosiłem w devlogu. Pierwszych trzech gości to jest... No, zaczynamy z grubej rury. Nikt inny jak Łukasz Kołodziej, znany jako Skavenloft, twórca Firebola. Po nim jest piwnicze, Biadolenie, czyli też fenomenalny twórca. On ilość świetnych materiałów, które on wydaje, to jest naprawdę, moim zdaniem, ewenement na polską scenę, więc też się bardzo cieszę, że swój dodatek tutaj już go widziałem i bardzo fajny, jest na co czekać. A trzecia grupa to jest w sumie najmniej do tej pory chyba znana. To jest Fungus Magus. Ich grę Imp Quest można przeczytać, ściągnąć z Itcha, i ona też się ukazała w drugim numerze potencjalnego Mimika. Więc tutaj duży twórca, średni twórca i trochę jeszcze mniej znany twórca. I chciałbym w ogóle to tak też utrzymać. Zapraszam twórców przede wszystkim ze względu na to, jak podobają mi się ich materiały i jak są dobrze merytorycznie, a nie patrzę na to, jakie mają zasięgi. To jest dla mnie ważniejsza jest ich twórczość niż ich prezencja w internecie, więc być może warto też obserwować tą linię wydawniczą, aby właśnie poznać jakichś fajnych nowych twórców. Jasne. Ja w ogóle, jak powiedziałeś o linii wydawniczej, no to pierwsza moja myśl to był Fireball, bo wszystko, co Łukasz robi sam czy z ekipą, to potem mamy te cotygodniowe aktualizacje, dodatki, dodateczki i to się ciągnie i to jest fajne, bo rzeczywiście widać, że to żyje i że nie jest to taki punkt na osi czasu, który się wydarza, a potem zamiera i już wszyscy zapominają o tym, co było w danym momencie. Ja tutaj nie będę kłamać, pomysł linii wydawniczej narodził się właśnie w momencie, kiedy rozmawiałem sobie z Łukaszem i najprawdopodobniej gdyby jakby nie jego tutaj uwagi dotyczące publikowania, jako starszy twórca troszkę mi podpowiadał w trakcie tego projektu, dał trochę tipów. No i właśnie, o ile nie mam zamiaru robić z tego takiej linii wydawniczej aż jak na przykład te projekty Fireballowe, bo też uważam, że czasami co za dużo trochę to niezdrowo, szczególnie, że jeśli wydajemy dużo takich, nawet jak są dobre merytorycznie rzeczy, to jest pewien przesyt. Dlatego ja się postanowiłem ograniczyć do takiego jednego konkretnego dodatku miesięcznie, a te trzy pozostałe są takie łatwiejsze do przyswojenia, no bo One Page jest o tyle fajny, że tak naprawdę nawet na fejsie możemy na niego spojrzeć, rzucić okiem i zdecydować, czy to jest dla nas, czy nie. Taka książeczka, która nawet ma te 8 stron, to jednak trzeba pobrać, otworzyć, przeczytać, więc tutaj też o ile to jest inspirowane Fireballem, to robimy to w troszkę innym wydaniu. Zobaczymy, czy to... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? To jest pierwsza moja linia wydawnicza, więc... No właśnie, to twoja linia. Dobra. Zanim przejdziemy jeszcze do pytań już bardziej takich może drążących, to jeszcze chciałem zapytać, czemu zdecydowałeś się na tą formę pudełkową? No i muszę tu trochę zapytać o epopeję, która też miała się ukazać jako wydanie pudełkowe, no nie udało się i czy to nie wzbudza w tobie jakichś obaw przed tą formą? A więc, co mogę powiedzieć? Dlaczego pudełko? Ponieważ strasznie mi się podobają gry w pudełkach i
zabić Jasne. Smoka, nawet sądząc po pierwotnym tytule, miało być takim moim listem miłosnym do oldschoolowego grania. I moim zdaniem to, że mamy wszystko, co potrzebujemy do rozegrania kampanii w jednym pudełku, jest świetne. Ja bardzo lubię startery do gier. Często wolę kupić sobie starter od podręcznika, szczególnie jeśli to jest starter, który zawiera takie fajne elementy. Mam w domu kilka starterów. Jesteś gadżeciarzem trochę. Nie wiem, czy jestem gadżeciarzem. Bardziej powiem tak. Wygrałem ze sznurku Quentina i musiałem na coś wydać jakieś tam bony. I nagle się okazało, że w Polsce można kupić całkiem sporo fajnych starterów. To prawda. Taka jest moim zdaniem prawda, że większość ludzi, którzy grają w RPG, nie grają kampanii po 50 sesji. Nie grają, nie kupują systemu z zamiarem, że będą w niego grali przez następne 5 lat. Wydaje mi się, że uczciwe jest takie podejście, że ja zakładam, jak kupisz Advanced Zabić Smoka, to, że będziesz miał no, na przykład 10 solidnych sesyjek, wieczorów ze znajomymi. Trochę jakbyś kupował planszówkę. No i jakby tym się inspirowałem, bo sam zauważyłem, że tak lubię korzystać. A jeżeli spodoba mi się jakiś RPG, no to wtedy sobie kupuję podręcznik, nie? Jeśli jednak mam ochotę zagrać 50 sesji w Warhammera 4. edycję, to wtedy wlatuję podręcznik. A jak nie, to starterek fajnie mieć. I też, no nie wiem, wydaje mi się, że na rynku jest tak dużo w tej chwili fajnych systemów, że te startery są tyle fajne, że pozwalają nam zamoczyć nogi i tutaj spróbować wielu z nich. Więc stąd wersja pudełkowa. A co do epopei, to był to ambitny projekt. No cóż, to co mogę powiedzieć, to to, że na pewno przyglądałem się mu z uwagą. Wydaje mi się, że zostało popełnione kilka błędów i być może dobrze, że to ja uczę się na ich błędach, a nie w drugą stronę. Trochę szkoda, bo tutaj troszkę trzymam kciuki, bo jednak to OSR-owe polskie środowisko moim zdaniem powinno się wspierać. No cóż, ale ja wierzę, że się uda, szczególnie, że wydaje mi się, że w stosunku do epopei Zabić Smoka jest na zdecydowanie bardziej zaawansowanym stopniu developmentu. Znaczy, to też są zupełnie, wydaje mi się, mi chodziło głównie o tą formę wydania, bo ona jakby jest podobna, ale jeżeli chodzi o same projekty, no to troszkę jednak widzę, znaczy troszkę, no tu jest dosyć duża różnica, poza tym, że łączy was ten szyld OSR-owy, epopeja jednak głównie stawiała na moduł. Jakby gra, przynajmniej z wywiadów, które ja słuchałem, była nieco mniej wspominana. Tutaj mam wrażenie, że jest na odwrót. Ale też tak zastanawiam się, skoro jesteśmy przy samym świecie i kampanii. Tak? Mogę? Mogę czy... ci przerwać? A to, to się z tobą nie zgodzę. Zasady są fajne, moim zdaniem. 40 stron, ale moim zdaniem osobistym ja jestem najbardziej zadowolony z tego modułu, który tam jest. Więc wydaje mi się, że Zabić Smoka warto kupić też dla tego modułu chociażby samego. Ja nie mówię, że tak nie jest. Chodzi mi tylko o to, że najpierw ukazała się jednak gra u ciebie, prawda? Tak. Właśnie. A jakby tam najpierw słyszeliśmy o epopei, a potem pojawiła się mechanika i punkty romantyzmu i cała ta otoczka. A wydaje mi się, że ta kolejność, którą mamy tutaj, że najpierw jest gra i wiemy, w co gramy, a potem gdzie gramy, to jest ta kolejność, która jest bardziej zrozumiała, bardziej logiczna. Bo ja najpierw napisałem tą przygodę, najpierw zagrałem ją w ogóle w systemie serowym i dopiero później stwierdziłem, że byłaby ona jeszcze fajniejsza, gdyby miała system, który jest pod nią specjalnie napisany. Więc... Okay. Taki był development, a wypuściłem zasady dlatego, że ja osobiście wierzę, że zasady do gier RPG
nie powinny być tym, co tak naprawdę jest monetyzowane. Okay. Ładne grafiki, ładne wydania, które ułatwiają korzystanie z nich przy stole, właśnie kampanie, które pozwalają poprowadzić coś bez jak to powiedzieć, bez przygotowania. A ponadto to, że wcześniej udostępniłem zasady, pozwoliło mi je także dopieścić przed wydaniem pudełkowej wersji. Jasne. Zdecydowanie łatwiej jest taki popełnić psujący grę błąd w samych zasadach niż w kampanii. Więc dlatego tym bardziej chciałem, żeby one były naprawdę solidnie przetestowane i dopracowane, zanim zostaną wydane w formie fizycznej. Jasne, to bardzo zrozumiałe. A powiedz mi, a w takim razie uchylisz rąbka tajemnicy i powiesz, w co grałeś w Króla Smoka i Magiczny Miecz, na jakich zasadach grałeś za pierwszym razem? Mogę uchylić. Grałem na podstawie takich zasadach, to jest taki bardzo prosty system, który nazywa się Caven. Caven. Mhm. Zaraz ci powiem, kto jest jego autorem. I wydaje mi się, że dużo osób, jak sobie zobaczy, na pewno dostrzeże pewne tutaj elementy wspólne, bo tak naprawdę ja go rozwijałem do tego momentu, aż się zczaiłem, że no, to jest zupełnie inna gra. A tamten system przyciągnął moje oko, dlatego że był ładny graficznie. Okej. Okay. W sensie jest to dobry powód moim zdaniem, jak mamy taki wybór systemów w tej chwili. Tak, ogólnie ci powiem, że bardzo ważny jest aspekt graficzny, bo ja często mówię, że ten projekt to nie jest tylko mój projekt. To jest projekt mój oraz mojej graficzki, Ady. On się zaczął od tego, że zacząłem z nią rozmawiać, zastanawiałem się nad tym, żeby wydać na DM's Guildzie swoją przygodę, która wygrała Quentina w 2021. Tylko żeby wydać ją taką odpicowaną, z ładnymi grafikami. Dlatego szukałem graficzki. No i tutaj moją znajomą Atom zaczęliśmy rozmawiać, ona zrobiła nawet jeden concept art. Ale jakoś nam się, chyba ja nie miałem też takiej wielkiej zajawki na to, żeby to dopieszczać. Ale chcieliśmy coś współpracować, bo mi się podobała jej art, jej się podobała tematyka. No i tak sobie pomyślałem, kurde, ostatnio napisałem taką prostą przygodę do map, które uczyłem się rysować. Strasznie mi się fajnie w nią grało. Zróbmy z tego moduł. Zaczęliśmy nad tym pracować. Ona zaczęła robić pierwsze konceptarty. Ja zacząłem się rozpisywać, rozwijać to. Nagle pojawił się osobny system do tego. To oryginalnie miało być taki po prostu SR-owy moduł, że system neutral. No i powstało coś takiego, co już zaczynało fajnie wyglądać. No i w tym samym czasie Nerd Sirens zdecydował się wydać oryginalne Zabić Smoka, to bez wykrzyknika. No i właśnie na piwie z Szymonem właśnie z Nerd Sirens zapytałem go, ej słuchaj, bo mam jeszcze drugi projekt. Pokazałem mu to, wtedy już miałem 80 stron tego napisane. Miałem mapy lochów porysowane. On stwierdził, no ej słuchaj, też ci to wydam, nie? Później zaczęliśmy gadać, pojawiło się, ja to w ogóle marzyłem zawsze o tym, żeby wydać coś w pudełku, rzuciłem temat, on mnie trochę powiedział, ej, to może dałoby się zrobić. No i tak, taka lawina poszła, jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, masz w ręku fizyczne pudełko, jest oddzielny system. Całkiem cieszę się, jak to się potoczyło. Ja muszę pilnować tego pudełka, bo mój kot też je polubił bardzo. I już przez pół rozmowy próbuję się władować do tego pudełka. Słuchaj, jak ci kot zepsuje, to za niecały miesiąc będziesz miał okazję kupić nowe na zbiórce. Nie mówię nie. Jestem bardzo ciekaw, jak wam pójdzie ta zbiórka. Bardzo trzymam kciuki. Jeszcze chciałem zapytać, jakiego rzędu kwotę ktoś, kto będzie chciał kupić sobie Zabić Smoka, musi przygotować? Bo domyślam się, że może nie możesz jeszcze powiedzieć jaką konkretną, ale może jesteś w stanie tak jakieś widełki podać, czy... A więc jeśli ktoś będzie chciał kupić Zabić Smoka, powiem ci jak to wygląda w tej chwili, bo mogę ci podać tą kwotę. O, okej. Okay. Przecież nie wiemy, wiadomo jak to jest, nigdy nie wiem do końca. Ale w tej chwili, czyli miesiąc przed zbiórką, jesteśmy dość mocno przekonani, że uda nam się
zaoferować to w przedsprzedaży za ten podstawowe pudełko, nie mówię o dodatkach. Podstawowe pudełko za 120 zł, a po zbiórce, bo będzie można to też kupić po zbiórce, mamy zamiar, mój wydawca ma zamiar wyprodukować to trochę więcej, więc jeśli ktoś przekapi zbiórkę, to nie jest nic straconego, ale wtedy już będzie trochę droższe. Przynajmniej 150 zł, a kto wie, czy ta cena też nie będzie szła z czasem do góry. Więc serdecznie zachęcam wpadać na zbiórkę, bo wydaje mi się, że 120 zł za taki komplet to jest całkiem niezła cena. Tak, rzeczywiście zaskoczyłeś mnie. To wydaje się bardzo promocyjną ceną. Zwłaszcza, że jakość wykonania, chociaż wiem, że to jest próbny wydruk, jest bardzo, bardzo dobra. Dobra, ja mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś o tych 10 przygodach, w które można zagrać, znaczy 10 wieczorach, przepraszam. I zastanawiam się, bo w Zabić Smoka można awansować do 4 poziomu. Słucham? Do 5. A, do 5, przepraszam. Bo w tabelce są 4, to może coś źle spojrzałem. A, to wysyłałem, przeprosiłem, niestety przy zmianie formatu wcięło nam pola w niektórych tabelkach. W wersji cyfrowej to już jest poprawione i tego na 100% w wydaniu pudełkowym nie będzie. Okej, dobra. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Zrozumiałe jak najbardziej. Czy ty przewidujesz w zasadzie, że będzie można się trochę bardziej rozbijać? No bo jakby ktoś chciał pograć trochę dłużej w Zabić Smoka, to te 5 poziomów nie wydaje się dużo. No to zachęcam spróbować wbić ten 5. poziom. Może tak okazać się wcale nie takie łatwe zadanie. Ale od razu ci powiem, że tak, przewiduję, ale to zależy od tego, jak pójdzie zbiórka, jak gra się przyjmie. Zabić Smoka jest grą opowiadającą o takim pierwszym tirze adventuringu. To jest gra o awanturnikach, którzy schodzą do podziemi. Którzy szukają skarbów, chcą sobie tak naprawdę wyrobić pozycję w świecie. Sam mam już przygotowany draft 2 kolejnych części, które być może powstaną, jeśli gra się przyjmie, jeśli ludzie będą w to grać. Tak najbardziej chciałbym je stworzyć. Na razie chciałem wykonać jedną część dobrze, ponieważ z tego, co się orientuję, to większość kampanii kończy się na pierwszym tirze, ewentualnie na drugim. Jak najbardziej mam zasady i wydaje mi się, że w Zabić Smoka stworzyłem fajną podstawę mechaniczną, na której będzie można budować. I w przyszłości chciałbym napisać po prostu rozszerzenia, tyle że nie widzę tego jako kolejnych poziomów. A widzę to w trochę innym świetle, właśnie takim nawiązującym do klasyk, czyli na przykład jak już wbijemy 5. poziom, to możemy na przykład zacząć się bawić w jakiegoś bycie lordem, budowanie swojej siedziby, która też by nam dawała jakieś bonusy. Być może zyskalibyśmy klasę w takim klasycznym znaczeniu, która dawałaby nam specjalne zdolności. Mam na to pomysły i widzę jak najbardziej drugi tir, w którym to gracze zaczynają być lokalnymi, że tak powiem, możnowładcami, którzy organizują już te wyprawy. Dlatego też w tej wersji nie ma zasad do jakichś najemników, którzy stanowią dość ważną część tych OSR-owych przygód i klasycznego stylu grania, bo zostawiam sobie właśnie takie rzeczy, żeby to rozwijać w przyszłości. Plus jest też taki, że można po prostu bić 5. poziom, live fast, die fast, czy jakoś tak. No i można zagrać w innym trybie, na przykład można sobie przejść raz kampanię normalnie, a później spróbować ją zespeedrunować. Takie zasady też są tutaj. Tak. Dobra, a jeszcze pytanie o świat. Czy świat będzie jakoś rozbudowywany, poszerzany? Bo na razie mamy bardzo fajny, spójny element tego świata, ale tak ja po przeczytaniu znacznej części modułu chciałbym więcej. A więc powiem wprost, jeśli powstaną kolejne części, to ja marzę sobie rozbudowywać ten świat, ale nie rozbudowywać o jakiś taki bardzo twardy lore, a o kolejne regiony.
Tak więc jeśli powstanie kiedykolwiek druga część, to wyobrażam sobie, że będzie ona miała mapę, którą będziemy mogli położyć koło mapy z pierwszej części i będziemy mieć jeszcze większą piaskownicę. Co więcej, może być ciekawe, bo będziemy mogli wybrać, na której zaczynamy naszą przygodę. Więc jeśli chodzi o więcej świata, tak jak najbardziej, ale nadal chciałbym, żeby to pozostał taki świat, żeby to skupiało się na tym, jak to wykorzystać w grze. Nie chcę wchodzić w takie aspekty, jak rozmnażają się elfy, albo ile palców i jaki odcień skóry mają orki. Takie klimatyczne rzeczy wolę pozostawić po stronie mistrzów gry, ponieważ moja wizja jest taka i moja nadzieja jest taka, że to, co prezentuję w tym module, będzie stanowić taki zalążek dla takiego własnego fantastycznego świata, który mistrz gry wraz ze swoimi graczami przy stole wspólnie budują w trakcie rozgrywki w moim grze. Okay. I teraz zadam to pytanie, które chciałem, znaczy długo się zastanawiałem, czy nie zadać go na początku, ale jakoś zabrakło mi trochę odwagi, żeby tak zacząć rozmowę. Co ci zrobił Kulfon i Monika? A więc nic mi nie zrobili, ale ja bardzo lubię rysować żaby. Nie wiem, o co chodzi, jeśli ktoś grał w moją grę Goblin, to ilustracja, z której jestem najbardziej zadowolony, to jest żaba. I nie wiem, czy kojarzysz, ale Temple of Frog jest uważane za pierwszy lub ewentualnie drugi moduł, jaki kiedykolwiek został opublikowany. Tak więc tutaj jest oczko puszczone do ludzi, którzy są, że tak powiem, znawcami historii gier RPG. A jak jest żaba, no to sobie pomyślałem, jakie nawiązanie można by dać? No i w mojej głowie zrodziła się wizja właśnie Kulfona i Moniki, gdzie Kulfon, no zresztą nie będę za dużo gadał, myślę, że zostawimy to dla mistrzów gry oraz dla graczy, którzy spotkają tą barwną dwójkę na swojej drodze. Pytanie, jakie się nasuwa, czy następny będzie pan TikTok? Zobaczymy. Myślę, że tutaj w tych polskich bajkach mamy całkiem niezły potencjał na i czerpanie inspiracji do serowych gierek. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, takie drążące lore. Co to jest Dungfu i dlaczego to się nazywa Dungfu? Dungfu to jest sztuka walki na pięści w lochach. No, jest to moje radosne słowotwórstwo. Okej. Okay. Mój porektor, notabene pozdrawiam, Sznurka, z połowy polskich podręczników do gier RPG, sugerował, żeby zmienić to na jakąś tam jatykę, ale ja powiedziałem, nie, jestem strasznie zadowolony. Jest to po prostu żarcik słowny, który stwierdziłem, że po prostu pasuje do tej gry. Ta gra momentami nie bierze siebie na 100% poważnie, ponieważ moim zdaniem śmiech jest ważny przy stole. Jeden takie element, takie ciepłe wspomnienia, jakie mam z rozgrywki w grze RPG z znajomymi, to są często po prostu momenty, kiedyś siedzieliśmy, no i się po prostu zbialiśmy ze śmiechu. I dlatego też ta gra czasami nie jest w 100% poważna, tylko właśnie tutaj takie żarciki sobie stroi, podchodzi z dystansem do siebie, no i Dungfu to jest właśnie sztuka walki gołe pięści, praktykowana przez osoby specjalizujące się w zwiedzaniu lochów. Tak jest. I tutaj przechodzimy chyba do ostatniej kwestii, którą chciał poruszyć, to znaczy do tej zabawy słowem. Bo sama nazwa królestwa, królestwo Farun, kojarzy mi się z innym światem, w którym co prawda nie grałem nigdy jako gracz, ale czytałem bardzo dużo książek z niego. I tak samo Vakun, to też rozumiem jest takie mrugnięcie okiem i żart. Może powiem tylko, że Vakun to jest coś a la czerw z Dune. Więc no ja to lato adoptowałem sobie mojego pieska i właśnie on często siedział na parapecie koło mnie tutaj, bo to jest taki nietypowy piesek, że on lubi siedzieć na parapecie jak kot.
Więc tutaj postanowiłem wtrącić coś na jego, że tak powiem, zainspirował mnie do tego, żeby tego potwora tutaj włączyć do swojej gry. No i tak sobie pomyślałem, że to wakum no, brzmi jak jakiś potwór, więc czemu tego nie wykorzystać? No, przy okazji jest trochę śmiesznie, szczególnie jeśli już czytałeś i widziałeś, jakiego rodzaju ataku używa. Tak. No mi się to jakoś z odkurzaczem kojarzy najbardziej, nie? No, dokładnie, bo mówię z odkurzacza. Mamy czerwia, który wciąga przeciwników. A co do nazwy królestwa, ona jest podobna do Feirunu. Szczerze mówiąc, po prostu narysowałem i tak jakoś mi się... Ja tak czytałem, bo ja w ogóle grałem tą przygodę jeszcze jak mieszkałem we Francji, a ostatnie 5 lat mieszkałem we Francji i grałem po angielsku ze znajomymi i stworzyłem to królestwo i tak jakoś mi przyszło, że Farun, tak i stwierdziłem, że wrzucę to tam do H, takie nie my. Jakby akurat później się szczaiłem, że damn, nie? Oby mnie Wizardzi nie pozwali, ale w sumie nie czerpię nic innego poza tą podobną nazwą. Szczególnie, że to jest królestwo, a nie kontynent. Czy chciałbyś coś jeszcze na koniec przekazać, powiedzieć, podzielić się czymś? Wydaje mi się, że chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy do tej pory się zainteresowali grą. Dużo wsparcia, dużo feedbacku, ponad 700 pobrań, więc już w tej chwili jest to dla mnie... No, jako dla początkującego tak naprawdę twórcy, ja na scenie jestem od niedawna, niesamowity sukces, więc dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas, żeby zapoznać się z tą grą, żeby zagrać w swoje pierwsze sesje. No i serdecznie zapraszam wszystkich na zbiórkę, ponieważ wydaje mi się, że jeśli podobało wam się to, co do tej pory powstało, to czeka na was jeszcze mnóstwo fajnych rzeczy. No i... No tak. Nie, myślę, że warto, żebyś jeszcze powiedział, kiedy się zbiórka zaczyna, bo to nie padło w naszej rozmowie. Tak. Zbiórka będzie się zaczynać 2 lutego, ale strona oczywiście pojawi się trochę wcześniej. Już w tej chwili możecie zapisać się na newsletter na stronie mojego wydawcy, czyli Hexy Studio. No i jeżeli nie bawicie się w drive-thru albo itcha, to zapisując się na ten newsletter dostaniecie na maila PDF-a z podstawową wersją gry. A jeśli ją przeczytacie, to później po zbiórce będzie można sobie od razu zaczynać grać. I też mogę powiedzieć, że zbiórka będzie stosunkowo krótka. Będzie trwała w sumie 2,5 tygodnia. Skończy się na zjawie, gdzie będziecie mogli przyjść, zagrać w grę. Będzie mieć stoisko. Też serdecznie zapraszam, a jeżeli nawet nie zagrać, to na pewno chętnie porozmawiam, bo tam będę, jeśli macie wy jakieś pytania odnośnie mojej gry, albo którejkolwiek innej, bo o Goblinie albo oryginalnym Zabij Smoka też zawsze nie pogadam. Wojtku, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Myślę, że jest spora szansa, że się spotkamy na zjawie w takim razie. No, też mam taką nadzieję. I poznamy na żywo. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy dotrwali do końca naszej rozmowy. Zachęcam do śledzenia projektu, ponieważ jeszcze przez 12 miesięcy będzie on żywy, cała linia wydawnicza. No i zachęcam do udziału w zbiórce. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału. Cześć.